Cześć, witamy na kanale Fixero TV. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy pokazać Wam, jak z prostej ramki marketowej wykonać gablotkę, w której możemy zawiesić drobiazgi typu biżuteria, klucze, tego typu elementy, które często niestety poniewierają się na biurku albo w innych miejscach, gdzie być nie powinny. Do wykonania naszej gablotki użyjemy oczywiście ramki na zdjęcia, w tym wypadku takiej grubszej, żeby miała więcej przestrzeni w środku, siatki ogrodowej, narzędzia do cięcia i zaginania stali oraz w tym wypadku jeszcze haczyków, na których będzie można powiesić różne drobne elementy. Pierwszy etap to rozmontowanie ramki i pozbycie się szkła. Nie będzie nam już potrzebne. Teraz wymierzymy wnętrze naszej ramki i dotniemy do tego wymiaru naszą siatkę, tak aby pasowała idealnie. Siatka rozwinięta z rolki odkształca się, musimy więc ją przymocować. Użyjemy do tego takera. Nasza siatka jest już przymocowana do plecówki tej ramki. Teraz złożę ją w całość. Jedyne co nam zostanie, to wkręcenie haczyków na drobiazgi. Haczyki będą przymocowane na dolnej krawędzi. Odmierzyliśmy już miejsca, w których będą przymocowane. Teraz nawiercimy, tak aby haczyki nie uszkodziły ramki. Nasza gablotka jest już gotowa. Mamy nadzieję, że podoba się Wam równie dobrze jak nam. Jeśli chcecie taką niespodziankę sprawić swoim żonom bądź córkom, spróbujcie wykonać taką gablotkę sami. A ja zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału. Lajkujcie nasze pozostałe filmy oraz zapraszamy do sklepu internetowego fixero.com, gdzie możecie znaleźć narzędzia, takie których my używaliśmy tutaj.